Siema! Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840 przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Dodatkowo przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej linie w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Siemanko, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście jesteśmy na CSGO z Kinsie. No sam star przypomnę Wam, że w z pierwszej w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. W drugiej linii w opisie macie konkursi na darmą kostkę, także zachęcam, abyście sobie wzięli udział i skomentowali film konkursowy. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do ostatniej skrzyneczki eventowej, mianowicie Mystery Case. No i Mystery Case kosztuje 210 zł, także tutaj nie ma Szaleć będziemy sobie otwierać po jednej skrzyneczce. No i standardowo do 10 punktów. Także lecimy sobie 10 punktów. Tom, 10 punktów. Tamtą zależy, zobaczymy. No i później ewentualnie pójdziemy na jakiś case battle. Jeżeli oczywiście nie przegramy wszystkiego, w co wątpię, bo no to będzie bardzo ciężkie. No, raczej będzie się zwracać nam ta skrzyneczka, ale no kto wie, jak to się wszystko potoczy. Na razie zaczynamy od 0 do 3. Co mi leciutko tutaj. E, niepokoje, jeśli miałbym być szczery. E, no, i szczerze Wam powiem, że najlepsza skrzyżka eventowa, albo jeszcze się wstrzymam, jeszcze się wstrzymam. Zobaczymy, e, jak tutaj nam poleci do końca. Na razie 04. Nie wygląda to e, nie wiadomo jak optymistycznie. Kolejne otwarcie znowu: Red 05 do Teraz może będzie 0 do 6 już niestety 101, no i to jest 06. Oj, mystery case, ik. gloczek, gloczek, a gloczek, nie wiem ile może kosztować. Oj, co? On jest taki drogi, no dobra. 1 do 6. Czy tam 1 do 5, 1 do 6, już kiw to czy się o 1, no? Tak widzicie, że niestety skrzyneczka mystery case, no nie oddaje nam na razie zbyt dużo. Także no trzeba Powiedzieć, że jest ona tak Niżej notowana, niżej będzie notowana W moim rankingu oczywiście niż Na przykład no właśnie Barrel Bash Który bardzo fajnie mi oddawał Szczerze jakbym miał wam Polecić jakąś skrzyneczkę Eventową, nie powiedziałbym, że to będzie ta Najdroższa, czyli Mystery Case Tylko będzie to o dziwo w tym Evencie w Retro Revival Będzie to ta średnia skrzyneczka Za 21 zł Barrel Bash Case Stacket Case słabo sypał Hunter lepiej, Barrel Bash Mega, Power Upik wczoraj nam oddał w sumie na bitwie dopiero. No i Mystery Case, tak jak widzicie, na razie nic specjalnego, ale oczywiście zrobimy sobie jeszcze bitwę. Zrobimy sobie. Nie, no, Jester Molda nie zrobię, chociaż jedno dla kontentu, jak to kosztuje. Nie, dobra, jednak nie, jednak oszczędzimy sobie kontentu 2, teraz 2, dorzucimy sobie 2, dorzucimy sobie 2 e, Tak do 8 sobie dojdziemy, czyli 16 skrzyneczek I tak na przemian będzie 2, 2, 2, 2 e, Kurde, 5000 aż wyszło No dobra, no trosz, troszkę się rozpędziłem, nie będę ukrywał Nie będę ukrywał, że w sumie troszkę bardzo się rozpędziłem No ale dobra, mówi się trudno E, mówi się trudno, no, no to co, trzeba po prostu liczyć na szczęście i trzeba wygrać tą bitwę, no. no tutaj jałpka Wildfire na no. dzień dobry, red Redlining. Także no, zaczęli bardzo fajnie, ale za to atomowy stop tutaj, a ja sobie dropię Factor faktorniu, Płomień go na buście za 700 zł. No i takie rzeczy to mogą mi tutaj lecieć. A wówka Redline versus Uspik Orion, Redline ich też bardzo fajny, ok. Teraz dwie normalne skrężki, czyli trzeba by to podtrzymać, tą pasę 67 versus 320 to słabiutko. Lecimy sobie dalej, Redlining versus Opa Wildfire i tutaj jeszcze nie tracimy sobie. No i teraz dwie nabuście zobaczmy sobie. Okej, okay, zabójstwo potwierdzone za 242 zł. Tutaj Bodroso cały czas jest na styku z nami i teraz Bodroso nas wyprzedzi, na pewno Dość sporo minimal Redlining 670 zł, także teraz może ja? Filtrestet tylko, kurde. Tutaj co poleciało, bo towi e? i jeszcze atomowy stoł, bo kurde, nie. Nie widzę potencjału w tej bitwie, jak mam być z wami szczery, no ale poczekają, może jakieś cuda, coś. 215, słabiutko. Bo Rosso już ma 900 zł. przewagi nad nami. Już mamy stówkę nad botem Rosso przewagi. Ale nie cieszyłbym się, bo tutaj może się coś odwalić. To jest 70 zł różnicy 3 skrzynki. Właśnie, Hupa Wildfire, już jest źle. Dwie stówki w plecy. No i zobaczymy, sobie. O nie, takie coś, takie coś. Taką koskę tracimy sobie. Proszę, niestety nie. Jeszcze bodysamu sobie tutaj wlatuje i zgarnia sobie wszystko. O ile o 300 zł. sobie bodysamu wszystko wygrał. Niestety dzisiaj się nie udało. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, życzę miłego, spokojnego wieczoru i do usłyszenia już jutro, Siemanko!